Inwestycje miejskie w 2014 roku to temat spotkania władz Kędzierzyna-Koźla z dziennikarzami. W środę, 19 marca, w Kozielskim Magistracie zorganizowano konferencję prasową, na której Tomasz Wantuła podzielił się najbliższymi planami. Swoje wystąpienie rozpoczął od remontu głównej arterii Kędzierzyna-Koźla, czyli ulicy Kozielskiej i Alei Jana Pawła II. Gmina przebudowę podzieliła na etapy, ale o szczegółach już sam prezydent Tomasz Wantuła. Zadanie jest bardzo trudne, bardzo kosztowne. Całość inwestycji to co najmniej 40 milionów. W związku z tym będziemy realizowali to zadanie w etapach. Etapem pierwszym będzie budowa skrzyżowania ulicy Kozielskiej i Gliwickiej, a także remont pierwszego etapu ulicy Kozielskiej, który się zakończy na łączniku do Odrzańskich Ogrodów. Jak Państwo wiecie, gmina Kędzierzyn-Koźle uzyskała dofinansowanie do tego zadania w wysokości 3 milionów z tak zwanych schetynówek. To jest najwyższe dofinansowanie, jakie można było dostać i jakie gmina kiedykolwiek dostała. 18 marca tego roku ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tych robót. Do końca kwietnia planujemy wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy. Co za tym idzie, w maju rozpocznie się budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Kozielskiej z ulicą Gliwicką. Oczywiście te wszystkie prace, o których dzisiaj będziemy mówili, wiążą się z utrudnieniami dla mieszkańców i już dzisiaj chcemy Państwa poinformować i przeprosić, że to będzie dosyć trudny rok pod względem komunikacyjnym. Postaramy się jednak, aby te uciążliwości były jak najmniejsze. Będziemy też Państwa informować w lokalnych mediach, na stronie internetowej, we wszystkich możliwych sposobach, jak będzie przebiegała układ ruchu. Będziemy prowadzili komunikację. Jednak trzeba sobie powiedzieć, to będzie niosło za sobą utrudnienia. Rondo zaczniemy budować w maju tego roku. Planujemy zakończenie prac w miesiącu lipcu. Będą prace tak prowadzone z dopuszczeniem ruchu w ciągu ulicy Gliwickiej, ale i tak będą utrudnienia. Natomiast wlot do ulicy Kozielskiej zostanie zamknięty na czas budowy. Ten etap będzie trwał 3 miesiące. Tak jak powiedziałem wcześniej, planujemy zakończenie prac w lipcu. Następnym etapem jest przebudowa ulicy Kozielskiej. Zakończymy budowę ronda. Zabieramy się za ten pierwszy etap przebudowy ulicy Kozielskiej, czyli od nowego ronda do łącznika z Odrzańskimi Ogrodami. Zakończenie prac planujemy w listopadzie tego roku. Jak Państwo widzicie, w zasadzie od maja do listopada będzie na tym odcinku będą trwały prace i na pewno będą utrudnienia w ruchu, za które już przepraszamy. Kolejna część konferencji prasowej poświęcona była szansom na remont wiaduktu kolejowego w Śródmieściu. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Finalizuje się działanie gminy, które rozpoczęliśmy ponad 3 lata temu, a mianowicie rozmowy z PLK na temat remontu wiaduktu kolejowego. To jest ten nasz wiadukt, który powstał kilka lat po 1900 roku. Obiekt bardzo stary, do tej pory nigdy nie było takiego gruntownego remontu i chcę powiedzieć, że po ponad 3 latach różnego rodzaju spotkań, pism, udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że ten wiadukt będzie remontowany i tutaj chciałbym podziękować mieszkańcom, bo jak Państwo pamiętacie, to między innymi dzięki Waszemu poparciu zebraliśmy kilka tysięcy podpisów pod wnioskiem do PLK o to, aby ten wiadukt był remontowany i w końcu jest tak, że w 2014 roku w lipcu rozpoczną się prace polegające na remoncie przyczółków, wymianie części układu nośnego, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych, modernizacji oświetlenia, odnowieniu ścian. Mają się te prace zacząć w lipcu. Planowane zakończenie tych prac jest we wrześniu. Oczywiście to są tylko plany, być może te wszystkie prace się przedłużą. No i kolejne utrudnienie w ruchu powstanie, dlatego że to jest dosyć newralgiczny punkt, jeżeli chodzi o komunikację głównej osi miasta. Będziemy się starali, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze. Dzisiaj jeszcze nie potrafimy dokładnie powiedzieć, jak wykonawca zamierza przeprowadzać prace budowlane i jak będzie zorganizowany ruch. Być może uda się na przykład doprowadzić do takiej sytuacji, że autobusy komunikacji miejskiej będą mogły przejeżdżać pod wiaduktem, ale tego dzisiaj jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlatego że to wynika między innymi z technologii przeprowadzonych prac. 2014 rok to także start przebudowy i gruntownego remontu dworca kolejowego, ale nie tylko, bo w tej części miasta szykowane są również inwestycje prowadzone przez miejskie spółki.
I również po ponad 3 lat różnych zabiegów, spotkań, starań możemy powiedzieć, że dworce kolejowe rozpoczną remont tego dworca. Podpisanie umowy dworce kolejowe planują w okolicach kwietnia, maja. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia mówi, że na wykonanie prac po podpisaniu umowy wykonawca ma 58 do 64 tygodni, czyli ponad rok będzie trwał remont dworca kolejowego. Ten remont, nie muszę przekonywać, wszyscy wiemy, jest niezbędny. On nie będzie niósł ze sobą żadnych komplikacji ani utrudnień w ruchu. Trzeba tylko podkreślić, że remont będzie dotyczył samego budynku bryły. Niestety nie będą remontowane perony, dlatego że to jest kolejna spółka kolejowa PLK. Uważam, że wielkim sukcesem gminy jest to, że udało się doprowadzić do remontu wiaduktu. Być może, ale to jest w sferze na razie planów, uda się chociaż ten tunel, który prowadzi do poszczególnych peronów, odświeżyć. Ale tutaj nie mamy żadnych oficjalnych zapewnień, ale władze PLK widzą potrzebę tego remontu. Trzeba jeszcze powiedzieć, że równolegle czy w tym samym okresie czasu, bo tak chcemy to połączyć, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, a jeżeli już będą, to trzeba wykonać wszystkie inne prace związane z ewentualnymi przebudowami czy umieszczaniem instalacji, czy wodociągowych, czy ciepłowniczych. W związku z tym nasza spółka miejska, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, będzie również w tym roku, od czerwca do sierpnia, robił modernizację i przebudowę swojej instalacji ciepłowniczej. To będą krótkotrwałe utrudnienia w ruchu, ale w czerwcu w ciągu Alei Jana Pawła II na odcinku od Judyma do Grunwaldzkiej będą wykonywane prace. One będą rozłożone na 2 etapy, po 3-4 dni każdy etap. Te odcinki będą sukcesywnie remontowane, wyłączane na te 3-4 dni i później włączane do ruchu. Drugi etap to jest odcinek od Głowackiego do Grunwaldzkiej. Też 3-4 dni ten remont będzie trwał, a w sierpniu po drugiej stronie wiadukt, czyli przy ulicy Kozielskiej w rejonie ulicy Koszykowej, też 3-4 dni zamkniemy ulicę. Specjalnie tak układamy wszystkie prace i rozmawiamy z PLK i z dworcami kolejowymi, aby te utrudnienia były jak najmniejsze i wszystkie prace, które trzeba wykonać, no chcemy połączyć w jednym czasie, tak abyście Państwo jak najmniej odczuwali te niedogodności. Tak wygląda teraz dworzec kolejowy. Myślę, że będzie bardzo ciekawym i ładnym obiektem i ta część miasta zmieni swoje oblicze. Jeszcze trzeba dodać, jak Państwo pamiętacie, gmina Kędzierzyn-Koźle zamówiła projekt wykonania przecisku, przejścia pieszo-rowerowego, tak aby spod wiaduktu, który ma być remontowany, wyjąć ruch pieszy i przeprowadzić ruch mieszkańców, którzy poruszają się piechotą lub rowerami, przez bezpieczny przecisk. On ma się znajdować między obecnym wiaduktem a dworcem po tej stronie nasypu. Prace projektowe trwają. Jeszcze około kilku tygodni wykonawca ma na projekt. Trzeba podkreślić, że to jest bardzo trudny projekt, dlatego że wymaga uzgodnień z kilkunastoma podmiotami. W tym nasypie są różnego rodzaju media i to wymaga jakby zaprojektowania wszelkich instalacji, tak aby żadna z nich nie uległa zniszczeniu. Tomasz Wantuła duże nadzieje wiąże również z rozwojem Pola Południowego. To ono w jego ocenie ma zapewnić miejsca pracy. Ogłoszono już przetarg na uzbrojenie terenów. Kolejną dużą inwestycją, o której Państwo wiecie i to jest niewątpliwy sukces gminy Kędzierzyn-Koźle, uzyskanie olbrzymiego dofinansowania na uzbrojenie Pola Południowego. To jest ten obszar, który jest objęty strefą ekonomiczną. Udało się uzyskać dofinansowanie ponad 11 milionów. Całość zadania kosztorysowo to jest ponad 13 milionów. Aktualnie rozstrzygamy przetarg. Za chwileczkę będzie wyłoniony wykonawca i ruszą prace. Tam zostaną wykonane wszelkiego rodzaju
instalacje, czyli wodno-kanalizacyjne, przeciwpożarowe, burzowe, instalacje elektryczne, będą położone wszelkie media, będą wykonane ulice, chodniki, więc to jest bardzo ważna inwestycja nie tylko dla miasta, ale całego regionu, z tego powodu, że już pod konkretnych inwestorów uzbrajamy te pole południowe. Prace będą musiały nabrać dużego tempa, bo to wynika z okresu objętego umową, a także inwestorzy oczekują, bo inwestorzy chcą również rozpocząć pierwsze działania jeszcze w tym roku, tak aby te wszystkie prace były skoordynowane i nie przeszkadzały w budowaniu tych naszych pierwszych fabryk, które tam mają powstać. Jeszcze raz przypomnę, największe dofinansowanie, jakie gmina dostała poza Funduszem Spójności, ponad 11 milionów, będą miejsca pracy. Wspomniane remonty to nie jedyne, na jakie muszą przygotować się mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla. W kwietniu po świętach rusza zaplanowana, gruntowna przebudowa krytego basenu. Kolejne zadanie, o które gmina też zabiegała ponad rok czasu, to jest kompleksowy remont krytej pływalni przy Alei Jana Pawła II. Znacie Państwo stan obiektów basenowych, mamy dwa. Ten obiekt, on ma 40 lat, no jest w stanie technicznym dosyć, znacie Państwo obiekt. W każdym razie rozpoczniemy pracę. One są podzielone na cztery etapy. To wynika i z technologii wykonania, a także z montażu finansowego, dlatego że gmina uzyskała dosyć poważne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i będą wykonane bardzo, bardzo szerokie prace budowlane. Między innymi będzie kompleksowy remont dachu całego budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji elektrycznej, będą kolektory słoneczne, będzie ocieplony fundament, parter budynku, będą wymienione drzwi i okna, będzie docieplona cała elewacja, będą wyremontowane schody zewnętrzne i co ważne, będzie zamontowany podnosik dla osób niepełnosprawnych, będzie też zamontowane pompy ciepła, będzie wyremontowana niecka małego basenu, będziemy mieć inne urządzenia do uzdatniania wody, więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo duży remont, duża inwestycja, bo rozmawiamy o kilku milionach. Łącznie inwestycja się może zamknąć nawet kwotą około 8 milionów. Gmina uzyskała dofinansowanie na te odnawialne źródła energii. Ten cały zakres związany z ociepleniem, wymianą okien, drzwi w wysokości 2,5 miliona. Do pozostałych prac też gmina uzyskuje dofinansowanie. Teraz ostatecznie kwoty dofinansowania nie znamy, bo ona ulega zwiększeniu. W każdym razie jest to remont, na który też od lat czekaliśmy. Warto podkreślić, że basen będzie wyglądał całkiem inaczej i jest bardzo duże dofinansowanie, więc uda się zrobić bardzo dużo. Oczywiście wiąże się to też z wyłączeniem basenu. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, basen będzie, ten remont całości będzie trwał 240 dni. Wiąże się to w dużej mierze z wyłączeniem basenu z użytkowania. Mamy już przygotowane rozwiązania. Prezydent Tomasz Wantuła na konferencji prasowej poinformował również o zakończonej inwestycji. Na ulicy Dobroszczaków oddano wyremontowane mieszkania socjalne. I inwestycja, którą zakończyliśmy i oddaliśmy i teraz będziemy zasiedlali, to jest budynek przy ulicy Dobroszczaków. Jak Państwo wiecie, od 15 czy 16 lat to była ruina, tam kiedyś był hotel pracowniczy. Udało się pozyskać dofinansowanie z ministerstwa i przeprowadziliśmy kompleksowy remont. Powstały tam mieszkania socjalne i mieszkanie na czas nieoznaczony. Inwestycja kosztowała prawie 3,5 miliona. 1,5 miliona dofinansowania ze środków zewnętrznych. Lada moment pierwsi mieszkańcy zaczną tam mieszkać. Przy okazji wyremontowaliśmy ulicę dojazdową, z której korzystają nie tylko mieszkańcy tego bloku, ale trzech sąsiednich, parkingi, dojazdy do garaży. Także to jest taka inwestycja, która pokazuje kompleksowe spojrzenie i kompleksowe rozwiązania, jakie stosujemy w gminie. To jest w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o te duże inwestycje, do których gmina się przygotowywała przez lata, do których uzyskaliśmy spore dofinansowanie zewnętrzne. To się wiąże z uciążliwościami, ale efekt na koniec tego roku naprawdę będzie niesamowity i to jest to, na co naprawdę czekaliśmy lata.